Haha, nic nas nie powstrzyma! Trzeba zbierać klucze, by dostać się do Europy! Jesteśmy azylantami! No i ty, panie pseudo-Dracula! Czy damy radę ograć dwie mapy naraz? Podróż w stronę Europy! Juniorski, dłuższego intro nie było, zijejów. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Night Melody. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Omega! No i Rocky Games, za te trzy piękne fanarty. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam! No a teraz... powracamy do gry! No siemanko, uszanowanko! Z tej strony Tommy! And welcome back to... Rock of Ages! Dokładnie! Pogramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Rock of Ages! Ten, kto nie oglądał Rock of Ages 2, bardzo serdecznie zapraszam do playlisty! I tak, wiem, bardzo długo nie było Rock of Ages, ale było to spowodowane tym, iż... promowałem swój sklep, albo raczej projektowałem swój sklep. Link do sklepu macie w opisie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Rock of Ages, pamiętajcie, abyście dali znać w komentarzu, pisząc hashtag pająk. Dlaczego pająk? Bo mi się to tak skojarzyło z tą ośmiornicą, która tutaj jest. Dobra, zmierzamy teraz ku Chorwacji, albo raczej ku Bośni i Hercegowinie, bo w tym miejscu znajduje się mniej więcej Mostar lub też Sarajewo, ale znaleźliśmy się w Taeresiu. Nie wiem w ogóle, co to... dlaczego pojechałem z powrotem? Nie wiem w ogóle, co to oznacza, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi tutaj z punktu widoku geograficznego, to jesteśmy na terenie Bośni i Hercegowiny. Dobra, nie przeczytałem teraz, co tam pisało. Justinian. Kto to jest Justinian? Kurde, to są takie postacie, które ja w ogóle nie mam pojęcia, co z nimi w ogóle chodzi, nie? Wy musicie sobie sami otworzyć książkę do historii i zobaczyć, co z tym jest, nie? Du kannst nicht durch, ty nie możesz przejść. You cannot pass. Tylko ktoś tutaj zmierzy. Ten się teraz tutaj denerwuje, ponieważ to był chyba jego jakiś parobek. I bardzo się zdenerwował, ale jeżeli tutaj właśnie... no to jest coś nawiązane z Bośnią i Hercegowiną w każdym bądź razie, dobra. My się już teraz tutaj budujemy, my sobie teraz sprawdzimy, jak to teraz tutaj ta mapka mniej więcej wygląda, ponieważ ona jest dosyć prosta, zobaczcie, my jedziemy sobie po prostu tak w kółko, nawet nie ma czegoś takiego, że się spotkamy gdzieś. Dobra, zróbmy teraz coś takiego, że ja się teraz tutaj zabarykaduję może przy samym końcu, bo jeżeli on tutaj będzie tak sobie jeździł, bo ewentualnie albo będzie tutaj skakał, albo tutaj, więc my sobie zrobimy teraz może coś takiego. Za chwileczkę się moja kulka zbuduje, nie? Bez kitu. W ogóle wyście też mi już mówili i podpowiadaliście, żebym zbudował sobie już kolejne jakieś tutaj kulki i tak dalej, ale ja nie wiem, czy już mam kasę, czy jeszcze nie. Dobra, zróbmy sobie może teraz tutaj coś takiego, po prostu taką mega super hiper turbo barykadę. Coś tutaj rozwaliłem, ale nie wiem dokładnie co. I ustawmy sobie oczywiście nasze kochane krówki. Krówki są po prostu tym, czym te gryzki lubią najbardziej. I oczywiście ustawimy sobie tego naszego słonia. I tym sposobem... o, mogę sobie... a, bo tutaj mam kulki, mogę za 700 kupić, ale przecież ja tyle kasy nie mam. O, fuck, nie. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Oczywiście my sobie możemy tutaj przeskoczyć na skróty. I tutaj jest oczywiście od razu kluczyk. Także jest on dosyć prosto do zdobycia. Ale jeżeli... o dobra, udało mi się teraz tutaj przeskoczyć i my sobie pojedziemy teraz tutaj. Ja widzę, że on teraz też kombinuje sobie pojechać właśnie tą stroną, którą właśnie teraz ja jadę. I on się teraz też mniej więcej w taki sam sposób zabarykadował jak ja, bo najlepiej jest chyba na tej mapie się tutaj zabarykadować. No, zleciałem! Coś mnie teraz tutaj popchnął, ale jeszcze dokładnie nie wiem co. Zobaczcie, że mnie teraz uderzy za 200, bo ja go chyba w ogóle ani razu nie dotknąłem. No zobaczcie, no połowę energii mi zleciało, to jest po prostu masakra to, że teraz tutaj w ogóle dzieje. Ja miałem... nie full energii, ale no nieważne, dobra, jestem troszeczkę zdenerwowany, ale nieważne. Wydaje mi się, że on właśnie teraz też tędy skakał, ale zróbmy może coś takiego, czekajcie, jak on się tutaj zaczyna kurlać, turlać, że tak powiem, to my się teraz tutaj tak pobudujemy troszeczkę. Ja mu za dużo tych jednostek nie zbudowałem, bo ja zapomniałem, że przecież to jest Rock of Ages 1, gdzie my nie możemy tutaj zbierać złota. Mówiliście, że to będzie dostępne w kolejnych partiach. O, widzicie, no nie mam złota i to jest właśnie najgorzej, ponieważ on chyba tędy przejechał z tego, co mi się wydaje. Albo tędy sobie przeskoczył po prostu. Kurde, ja nie widziałem tego dokładnie, jak on sobie tam przeskoczył, albo coś takiego zrobił. Wy też mówiliście, kup sobie inną kulkę, ale ja mam 50 kasy, ja się chcę barykadować, a nie po prostu to... Dobra, najważniejsze jest to, że zaczynamy jako pierwsi. Skaczemy sobie oczywiście od razu tutaj, on tutaj też niczego nie buduje. Ja nie wiem w ogóle, gdzie jest drugi kluczyk, ale no chyba trzeba zbierać te kluczyki, bo przecież... No, fucking... ale zrobimy teraz tak, że ja sobie znowu teraz tutaj pojadę po prostu na skróty, bo dla mnie to jest teraz też najważniejsze, żebyśmy my go po prostu uderzyli
jako pierwsi. Dobra, udało nam się to tutaj tak ładnie przeskoczyć. Co prawda nie uderzył mnie aż tak za dużo, więc... Jeszcze raz chyba wystarczy go uderzyć, a będzie w porzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj poleci kulka. Wow! 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 Trafiłem go idealnie. Zobaczcie, nawet dostaliśmy teraz tutaj achievementa, że go uderzyliśmy. Tutaj też? No fucking way. O Boże, ja tutaj muszę teraz też po inne kulki jechać i w ogóle sraty pierdaty, ale... No mówi... Bo kluczyki miałem na myśli. Ale on mnie tutaj może zniszczyć. O Boże, Boże, Bożenko, jakie to się zrobiło podniecające! Jakie to się zrobiło podniecające, bo przecież ja mam mniej HP niż on! Ale to jest głupie, nie? Ale to jest głupie, bez kitu, ja pierdzielę, nie? No nieważne, pojedziemy sobie może teraz tą główną mapką tutaj. Wiem, nie wybrałem kolejnej kulki, bo nie interesuje mnie kolejnej kulki! Zobaczcie, że on teraz tutaj się jakoś tam zbroi, nie wiem w ogóle o co teraz tutaj chodzi. Nie ma co tutaj, come on, gdzie są te kluczyki, bo ja te kluczyki też potrzebuję, bo my przecież musimy teraz w tej części też kluczyki zbierać. One pewnie gdzieś tutaj za kamieniami są albo coś tam. O, tu jest kolejny kluczyk, dobra, to już mamy drugi zdobyty, więc jest w porzo. No nie muszę w sumie chyba aż trzech kluczyków zdobywać, no wystarczą mi chyba dwa, co? Może tak być? Może tak być, pliska, no nie widzę, gdzie jest drugi kluczyk. Nie widzę, gdzie jest drugi, pewnie tu jest ten kluczyk, tam jest ten kluczyk, fuck! Kluczyk. No! Jak on to zrobił? Przecież on jest bohaterem. Dobra, mamy trzy kluczyki, to jest teraz najważniejsze w sumie. I mam nadzieję, że go rozpierdzielimy, tak? Jest! Dobra, udało mi się go rozpierdzielić. Muszę wam powiedzieć, że to było tak krótkie, To było takie krótkie. 4 minuty! Że my jedziemy po prostu dalej. Podbiliśmy sobie, albo raczej przeszliśmy sobie tutaj przez Bośnię i Hercegowinę i jedziemy teraz tutaj w stronę, czekajcie, bo tutaj jest chyba, tu jest Istria z Chorwacji, natomiast tutaj mamy wyspy Mur... Nie, tu jest Kryke i Murter, coś takiego, tutaj jest coś innego właśnie, ale my jedziemy teraz w kierunku... Tu się gdzieś ta Chorwacja rozciąga, tu jest też Bośnia i Hercegowina. No powiedzmy, że jesteśmy też na pograniczu Bośni i Hercegowiny razem z Chorwacją, czyli dalej przemierzamy przez Chorwację. Nie wiem, dlaczego to tak właśnie wygląda, że my się wydostaliśmy z Aten. A, bo my teraz do Europy wędrujemy! I jak my dotrzemy do Europy, do centralnej Europy, to później się zaczyna Rock of Ages 2! O Boże, jakie to jest fajne! Ledwo co otworzy, już go kulka zmiażdżyła! Vlad Tepes! Widzicie, to jest Vlad Tepes, czyli to jest na bank Bośnia i Hercegowina. Ale drugi raz? Vlad Tepes? Nie, no to musi być Bośnia i Hercegowina. Nieważne! Sprawdźcie sobie na internecie albo w książce do geografii. Dobra, no i Einheim, zdobyliśmy nową jednostkę i ona jest tutaj dostępna. Dobra, zobaczmy, jak to teraz tutaj mniej więcej wygląda. Tu jest koniec, a tu jest... A tu jest granica. Fuck, ja tutaj nic nie widzę. My możemy od razu tutaj zeskoczyć i od razu tu! Wow! Wow! Więc ja się może tutaj od razu zacznę barykadować. Powiedzmy, Bożenko, co ja mam robić? No dobra, zróbmy sobie coś takiego tutaj ładnie, pięknie. Teraz ustawmy sobie te tutaj, ponieważ one mnie tutaj też ładnie, pięknie będą atakowały. I oczywiście nasze piękne krówki, kochane! I tu, a możemy sobie też, bo ja cały czas budowałem te idiotyczne! No dobra, kurde, ile tutaj kasy idzie, nie? Ile tu idzie kasy, nie? Dobra, nieważne, jedziemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie, nasz enemy też już, no, jedziemy! Co jest grane, ziomek? Nasz enemy też już jedzie, gdzie ja tutaj mogę przejść? Tutaj, wow, normalnie, kurde, wow, nie? Zobaczcie teraz to, wow! Aż dostałem lęku wysokości, bez kitu, nie? I on teraz tutaj nawet ustawił jakieś TNT! Ja się boję takich rzeczy, nie? Bez kitu, ja się takich rzeczy boję. Bo ja się boję, że... Nie mówiłem, ja wiedziałem, że ja zlecę! On teraz jakąś kulkę ma, mega kulkę. On teraz ma mega kulkę, nie? Dobra, nieważne, zdobyliśmy sobie jeden kluczyk. Gdzie jest teraz drugi kluczyk? O, teraz tam jest drugi kluczyk, już go tutaj widzę. Ładnie, pięknie sobie tutaj wyskoczymy. Za tym domkiem jest kluczyk, pamiętajcie, kluczyki też są ważne, bo musimy sobie później na kolejne poziomy odblokować, z tego co mi się wydaje. I musimy jeszcze tylko i wyłącznie jeden kluczyk zdobyć, a później... O, ja go już tam widzę na skalę, on tam jest... Ej, dlaczego tu jest jakaś... On już uderzył? Co się z nim stało? A nie, on jedzie, dobra, bo przecież w Rock of Ages 1 jest coś takiego, że jak przeciwnik wypadnie poza mapę, to go później tak jakby nie widać. Dobra? No! Jakie on jest dziwny!
Jaki on jest dziwny ten gościu, dlaczego on mnie tak atakuje? Dobra, no co jest? Dla mnie są te kulki najważniejsze, ziomy. Ej, to jest Bośnia i Hercegowina, bo wydaje mi się, że to są właśnie góry przy Bośni i Hercegowiny, nie? Wow. Nie, ja tego nie przejdę. Patrzcie, co się tutaj w ogóle dzieje. On tutaj tyle poustawiał tych pierdół, że to jest maraz! Że to jest maraz, tam jakieś krowy były, widzieliście to? I jump! O Boże, jak... Za ile... Mniej więcej za tyle samo go uderzyłem, co on mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle... A ja też mam te dynamity! Ja też mam te dynamity! Okej. Okej, dobra. Więc może ustawmy sobie tak, jak on to zrobił. Coś takiego. Ja widzę, że on teraz jedzie. On jedzie, bez kitu, on teraz jedzie. No. On tutaj musi troszeczkę zawrócić. Więc sobie ustawmy coś takiego. Tutaj będziemy do niego strzelali. Tutaj też będziemy do niego strzelali. I teraz pełno dynamitów, nie? Bam, 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 bam. No, nie wybudują się. On to przeskoczył. Jaki gość, on to przeskoczył. Ej, w ogóle ja teraz bez kitu. Ja teraz muszę przeskoczyć to tak. Wiecie, o co chodzi, że tak. Ja tam chyba mogę wziąć tą kulkę jeszcze, która lata ewentualnie, ona jest chyba za darmo. Gdzie jest? No dobra, niech będzie, że ja po prostu nie widzę tego znaku. Gdzie jest ten znak? Gdzie jest ten fucking znak? No! Ja tam muszę przeskoczyć, to nie jest tak, ja tam muszę wskoczyć, bo to wtedy będę... Ja wiem, że jest zły kierunek, no, nieważne. Nie w tą stronę. No znowu nie w tą stronę. Jak jestem daremny w tą grę! Dobra, jedziemy normalnie, bo to jest bez sensu. Nie? Nieważne, patrzcie jak oni go tam maltretują. Dobra, tędy! Wtedy mi się uda, okej, dobra. Muszę wam powiedzieć, że ta kulka jest spoko. No! Już się muzyczka, aż się poplułem. No! Jezus Maria! Właśnie, teraz on mnie teraz będzie uderzał tymi kamieniami od strony. Ja nie wytrzymam teraz. On się tak pozastawiał, że on jest mega. On jest po prostu mistrzem. On mnie uderzy tylko jeszcze raz. A ja go muszę uderzyć dwa razy. Co to jest? Co to tam było? O Boże, Bożenko, nie. Dobra, ustawiamy teraz coś takiego. Tak jak on mniej więcej tutaj sobie ustawiamy coś takiego. Czekajcie, może to. To będzie lepsze. Tutaj też to ustawiamy. Tak jak on to zrobił. Tu się barykadujemy. Nie mam kasy. Czekajcie, jak ja tutaj mam zeskoczyć? Nie tutaj na tym. Albo na tym pierwszym łuku zaraz, tutaj za tym czerwonym. Widzisz? Tu na tym pierwszym łuku, tu za tymi domkami i tu jest taka skarpa i tu muszę na dół zeskoczyć. Ja sobie chyba teraz wezmę tą latającą kulkę bez kitu, nie? Tak będzie najlepiej, zobaczcie teraz to. Latająca kulka. No, I can take this! Nie mogę jej wziąć! Jaki bezsens! Zobaczcie, teraz tutaj za tymi pierwszymi domkami. Jest taka skarpa. Dobra. W sumie było aż... Nie aż tak spoko, ale jest okej. Nie! Nie! I znowu odtąd jedziemy? O Boże, nie. On mnie nie może zniszczyć, ale on mnie zniszczy chyba. Chyba, że ja będę pierwszy. Nie będę pierwszy. On tam ustawił... Jakim... Co ten słoń robi? O co chodzi z tym słoniem? Patrz. Jest jeszcze nadzieja! Ja mam 2 HP! Jest jeszcze nadzieja. Taka mega nadzieja, muszę wam powiedzieć. Albo ja go teraz załatwię. Bo tutaj chodzi o to, że ja może kurde te kulczyki zbierać, no! Jezus, jakim cudem on mnie tutaj sprzątnął tak, no! I ta krowa. I tak! Nie, ja nie wytrzymam. No co jest?
No spadajże szybciej, Jezus Maria, no! Nie, ja nie wytrzymam, ja nie wytrzymam, synek, dobra. Jesteśmy o równych pieniądzach, bez kitu, nie? Jesteśmy o równych pieniądzach. Nie wytrzymam z nim. Nie wytrzymam z nim. Ja już go nawet nie muszę. Dobra, nieważne. Sraj to. Sraj to. Jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Sprzątnij go, proszę cię. Jezus, jakie te krowy są głupie i to wszystko, no. No dawaj, budujże się szybciej, no ja pierdzielę, ileż to może trwać, no? Ile to może trwać? Dawaj, dawaj, dawaj! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Dlaczego ja tak podskoczyłem nagle? Aha, bo mogę też skakać na myszce, okej? Okay. Dobra, tutaj ładnie, pięknie sobie przeskoczymy, tutaj też ładnie, pięknie jedziemy. I teraz poustawiam tutaj jakieś dynamity, znowu kolejne obsrane. Dobra, jedziemy tutaj. Czy on mnie załatwi, czy ja go pierwszego załatwię? Nie no, ja nie mogę z tymi dynamitami, nie, ja nie mogę z tymi dynamitami, bez kitu. Dobra, tu mi się ładnie udało. Tu jest coś nie tak z tym słoniem, no. On już jest przy mojej bazie, z tego co mi się wydaje. Nie, on mnie załatwi, nie, on mnie załatwi. No przecież jakbym przeskoczył! To bym jeszcze ja go mógł, nie, no pierwszy raz, no. Dobra, teraz bez kitu budujemy się w taki sposób, że ja mu po prostu nie przepuszczę, nie, ja mu po prostu nie przepuszczę. Wydaje mi się, że już mamy te kluczyki pozdobywane, dlatego ja też chyba nie muszę tutaj niczego specjalnego tam robić, nie wiecie o co chodzi. Ale jeżeli nie, no to będzie scena, nie, jeżeli nie, to będzie scena. W ogóle jak on ustawił, powiedzcie mi, tego słonia, ja go też tutaj mogę postawić. To jest niemożliwe. To jest wręcz niemożliwe. Ja się buduję teraz tak jak on. Tak, że mu po prostu oczy wyjdą na wierzch, jak on to wszystko tutaj po prostu zauważy, nie? Dobra, w ogóle mi się tak przypomniało, że dużo osób może powiedzieć, że to jest Dracula, ale nie jesteśmy w Rumunii, tylko my jesteśmy, kurde, mówię wam, na... Nie muszę kluczy zbierać i to jest... Nie, no muszę zbierać. Tylko, że one są już takie nie do zdobycia. O, widzicie? One są już takie nie do zdobycia. Wow! Ale ładnie poszedłem teraz, nie? Bez kitu. Ale ładnie teraz poszedłem, bo ja już go uderzyłem, nie? Za pierwszym razem. Co prawda nie mamy aż tam za dużo super, hiper, turbo kasy. Ale jest to nieważne. Dobra, powracając do Drakuli, możecie powiedzieć, że to jest Dracula, ale wydaje mi się, że nie, ponieważ Dracula jest przecież... jak to się mówi? No, w Rumunii, a my jesteśmy gdzieś w pograniczu Bośni i Hercegowiny. O, mogę sobie jeszcze krówkę tutaj ustawić, okej. Okay. Dobra, niech on się tutaj męczy. Najważniejsze jest przecież teraz to, że ja... Panie i panowie... Gdzie on jest? Że ja teraz, panie i panowie... Zdobyłem wszystkie kluczyki. Wszystkie kluczyki. O, tutaj go uderzę, patrzcie. O. No, no przecież... Dobra, jedziemy po raz drugi. Jedziemy po raz drugi. Mam nadzieję, że tutaj dalej jest ta strzałka. Czy ja sobie ją zniszczyłem? Nie. Jest ta strzałka! Widzicie? Ona jest tutaj! Czy ja się muszę... Tutaj tak troszeczkę? O! No! Jak ja jestem głupi w tą grę, nie? Bez kitu. Bo tu wchodzi wszystko o to, że ja jestem przepadzitek taki malutki. Dobra. Jump! Teraz kolejny jump będzie. Ale taki z małego rozpędu! No! Ja się znowu będę tutaj męczyć! Ja już nic nie gadam. Ja już nic nie gadam, bo mnie to po prostu tak irytuje, że ja za chwileczkę do głowy dostanę przy tej grze. No i oczywiście w powietrzu hamujemy. Hopaj! No! Wow! Właśnie też takiego mniej więcej chciałem zrobić i od razu tutaj tam... Tego słonia! Dlaczego tutaj się poziomują takie jakieś śmieszne rzeczy u góry? O co tutaj w tym chodzi? Czy on tutaj wynalazł słońce? On gościu? Musicie koniecznie napisać w komentarzu. Bo ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Ja nie wiem, synek Kajo jest. No tak, tutaj my to wszystko rozpierdzielamy, bo potrzebujemy przecież też pieniędzy. Najważniejsze jest teraz to, że my już te kluczyki mamy pozdobywane, no. No.
głupie krowy. Głupie krówska. Głupie krówska obsrane, nie? Dobra. Drugi raz. Wystarczy, że go uderzę jeszcze raz, tak mi się przynajmniej wydaje. I będzie miał scenę, tak ci powiem. Dobra, tutaj poustawiamy sobie oczywiście dynamiciki. Tutaj coś takiego. Tutaj będziemy do niego strzelali, o, coś takiego. Paf, paf, pif, paf. Tutaj krowy go będą goniły. Coś takiego, tutaj jeszcze ta jedna krowa się przyda. O, coś takiego, coś takiego. Coś takiego, coś takiego. I oczywiście nasz mutant. Nasz mutant sobie tutaj po prostu będzie jeździł. Ja wiem, że tutaj się mogłem fajnie barykadować, ale ja to mam gdzieś. Ale ja to mam po prostu gdzieś. Zobaczcie w ogóle. On mi tu już wszystko po prostu porozpierdzielał, nie? To nie ma sensu. Jeszcze go uderzyłem! Jeszcze go uderzyłem i dwa razy mnie w sumie uderzył. Widzieliście to? Jak to się lekko się zbugowało, że tak powiem, nie? Dobra. Buduj tą kulkę szybciej, bo nie wytrzymam zaraz. Dobra, jedziemy. Nie ma czasu na pierdoły. Wydaje mi się, że my sobie teraz też tędy przeskoczymy. Okej. Okay. Patrzcie, jak on się tutaj już zbroi, nie? Jaki to jest zbrojator. Jaki to jest zbrojator mały, nie? Ale nieważne, nieważne. My sobie zrobimy po prostu tak, że... Chcesz mi coś powiedzieć teraz, ziomek? Już jestem głupi albo coś? Dobra, jedziemy teraz tutaj, tędy. Wow, jakie ja mam kurde podskoki, nie? Oby na baletach jakiś. Dobra, no mniej więcej coś takiego, tam trzeba troszeczkę się spowolnić. Co on tutaj porobił? On jest nienormalny ten gość jakiś. Ja sobie to po prostu... Wow! Jak tutaj się wszystko porozpierdzielało przez te dynamity obsrane. Dobra, jedziemy. Teraz tędy. Prosto na to. Rozpierdzieliłem mu to mega. Dobra, teraz tędy sobie przeskoczymy. Wow, to był mega jump. To był teraz mega jump po prostu i nie żyjesz. Nie żyjesz. Nie żyjesz, obsrańcy mały. Nie żyjesz, obsrańcy mały. Dlaczego tutaj jest w ogóle muzyka ze Star Warsów? Dobra. Wlecieliśmy mu prosto na Ryoka, nie? Dobra. Jaka jest teraz mapka, gdzie my teraz jesteśmy? Frankreich. Frankenreich, nie? Bo Frankenreich po niemiecku oznacza Francja, ale to jest Frankenreich, czyli bogactwo franków. Ale jakich franków? O co mi tutaj w ogóle chodzi? Jaki bezsens, nie? Dobra, wydaje mi się, czekajcie, mam 11 kluczy, a ja potrzebuję milion, żeby teraz tutaj się dostać chyba. No dobra, nieważne! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!